Młodzież w wymiarze diecezjalnym, proszę pani, no głupota, no. Ewidentna głupota. Ja się wcale nie dziwię ludziom, że o tym mówią, że głupota. Pierdoli głupota. I również dnia jutrzejszego. Jak będziemy gadać, prawda? Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasyć tego długim życiem. Wieczornej,
Przekażmy moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, to teraz i zawsze. Ale wracając do tej myśli, i na wieki wieków. Ja bym tutaj Amen. Próbował odpowiedzieć na to pytanie, przywołując słowa papieża Franciszka z adhortacji Christus Vivit. Ja do tego tekstu papieża, tego swoistego listu, który napisał do młodych i do ludu Bożego, Pana każdego z nas, jego swoją refleksję po synodzie, dotykających młodych. I tam Ojciec Święty m.in. nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. Elementy właśnie takie przesłania. Po pierwsze, jest to taki moment, gdzie trzeba zwyczajnie spotkać, trzeba zachęcić, trzeba w jakiś sposób porwać i doprowadzić młodych do tego, aby coś zauważyli. A drugi moment i druga ważna przestrzeń to jest bardzo mocno zaakcentowane przez papieża, że oni wymagają potem wzrostu i wymagają formacji. Dlatego odwołując się do tego, myślę, że w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże, wierny. Powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Odczasu nas odsłaniaj, abyśmy czuwali Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie poda. I chwałę ludu Twego Izraela. Potem przychodzi Wielka Sobota, gdzie zwyczajowo pojawia się praktyka jak była na początku, teraz i zawsze. Potem niedziela, jeżeli chodzi o rezurekcję, jeżeli chodzi o Przez Chrystusa, Pana naszego, wszystko, co jest pisane, noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Ja w to bardzo mocno wierzę i dlatego też się w to staram zaangażować i z wielką radością przyjmuję masę młodych ludzi, pogromaszerzy, tych, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzą do tego tygodnia. Przecież w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, jeżeli chodzi o służbę liturgiczną, jeżeli chodzi o przestrzeń, o Panie nasza, orędowniczko nasza, pośrednictwo nasza, pocieszycielko nasza, synem Twoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Uczwartkowi wieczorem tej kaplicy przechowania, nazwanej pod oświecienicą, czy potem w tym grobie pańskim. Przecież też jest ogromna rzesza, naprawdę ogromna rzesza. Ja się nie boję tych słów młodych ludzi, którzy wiedzą, co chcą, dlaczego chcą. Rzeczywiście się w to angażują. Młodzi też, ani starzy nic nie wiedzą. Może nawet lepiej, prędzej młodzi wiedzą, jak starzy. Bo starzy to już... żeby dać pewien dar wzrostu tego człowieka, bo jeżeli jest dobrze dojrzany, piękny, przygotowany, przepracowany, przeczytany, to ona działa nawet w tym wymiarze takim czysto. O kończyt! Radio Koncita. I to kaszemy w Rokoncita, Barbie Baby Langstrumetce. Bóg zajomego tygodnia, wielkiego tygodnia, tydzień szczególny rozpoczynamy, dzisiaj rozpoczęliśmy. Zapraszam jeszcze do bycia z Radiem Maryja, przed nami jeszcze ostatnie dzisiaj wiadomości w Radiu Maryja. Już Państwu się kłaniam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Panie się Państwu, Ojciec. Rozpoczynamy skrót wiadomości z kraju, ze świata. W niedzielę Męki Pańskiej Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystej Eucharystii
na placu świętego Piotra w Watykanie. W homilii papież mówił o tajemnicy dwóch wydarzeń towarzyszących rozpoczęciu Wielkiego Tygodnia, o owacjach gwiazdy Jezusa do Jerozolimy oraz jego upokorzeniu i męce. W niedzielę palmową obchodzony był też Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach. Przed modlitwą Anioł Pański papież pozdrowił m.in. młodych. Biskup Rzymu apelował też do młodzieży, aby nie wstydziła się okazywać entuzjazmu dla Jezusa. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W Dukli w województwie podkarpackim zakończyło się 26. spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej. W trzydniowym wydarzeniu uczestniczyło ponad 4,5 tysiąca młodych z Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Spotkaniu przyświecało hasło w mocy Bożego Ducha. W niedzielę gościł na nim również marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy zainaugurował w niedzielę palmową misterium pasyjne w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. To tradycja, która sięga początku XVII wieku, gdy powstał tam klasztor ojców Bernardynów. Zasadnicza część misterium męki pańskiej rozpocznie się w Wielką Środę. Co roku w uroczystościach licznie uczestniczą wierni. Rekordowe 37 metrów i 78 centymetrów mierzyła najwyższa i najpiękniejsza palma zgłoszona do 61. konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego w Lipnicy Murowanej. Zwycięska palma 21-letniego twórcy pobiła dotychczasowy rekord ustanowiony w 2011 roku. Do tegorocznej rywalizacji zgłoszono 48 palm w 4 kategoriach. Przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu powstała nowa inicjatywa Post w Intencji Europy. Akcja ruszy 28 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego i będzie trwała 30 dni. Do udziału w niej zgłosiło się już ponad 100 osób. Każda z nich będzie pościć o chlebie i wodzie w Intencji Europy oraz wyboru nowych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w jednym spośród 30 dni trwania inicjatywy. Fajnie, super, żeście to zrobili. Ja bym chciał coś dalej, bym chciał w kolejnych dniach. Premier Mateusz Morawiecki rozmawia w Brukseli na temat przyszłego budżetu Unii i środków, które trafią do Polski. Szef rządu spotkał się z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa. Rolnictwo jest dla nas jednym z kluczowych obszarów, który negocjujemy, powiedział. W poniedziałek rano premier Polski spotka się z komisarzem do spraw budżetu. Ostatecznie o kształcie nowego, 7-letniego budżetu Unii zdecyduje nowa Komisja Europejska, wybrana po majowych wyborach. Europosłowie PiSu pytają przewodniczącego PO Grzegorza Schetynę, czy po przejęciu władzy, o co zabiega, chce wprowadzić w Polsce walutę euro. Stanowcze nie dla euro wybrzmiało w sobotę w Lublinie na konwencji partii rządzącej. Dzięki temu na nowo rozpoczęła się dyskusja na temat kwestii przyjęcia euro. Traktat akcesyjny zobowiązuje Polskę do przyjęcia eurowaluty, ale nie wyznacza terminu jej przyjęcia. Premier Mateusz Morawiecki poprosił nauczycieli, by egzamin ósmoklasistów odbył się bez zakłóceń. Zaapelował też o zawieszenie protestu na święta. Po raz pierwszy w poniedziałek zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Ponad 377 tysięcy uczniów napisze test z języka polskiego. Jednocześnie trwa strajk nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że po świętach rząd ruszy z inicjatywą okrągłego stołu w oświacie. 133 ochotników przeszkolonych w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Ciechanowie złożyło w niedzielę przysięgę. Zasilą oni bataliony w Siedlcach, Ciechanowie, Komorowie i Zegrzu Południowym. Wojska Obrony Terytorialnej jako 5. rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017 roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Szef MSWiA Joachim Brudziński uczestniczył w Przybiernowie w przekazaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego tamtejszym strażakom z OSP. Minister podziękował strażakom, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa mieszkańców.
do zachodniopomorskich jednostek OSP. Trafi w najbliższych miesiącach 17 obozów ratowniczo-gaśniczych. To wszystko, co było doświadczeniem tych ludzi, którzy tam byli. Kandydat na prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie przybył na debatę ze swoim rywalem, urzędującym szefem państwa Petrem Poroszenką. Zmierzą się oni w drugiej turze wyborów 21 kwietnia. Zełenski wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. Unia Europejska musiała skreślić nazwiska kilku współpracowników byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza z listy osób i organizacji objętych sankcjami, ustalił Welt am Sonntag. Tak. Od marca 2014 roku Unia sukcesywnie wprowadza sankcje gospodarcze, personalne i dyplomatyczne wobec osób i instytucji, które przyczyniły się do naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy i destabilizacji kraju. Decyzję Unii można jednak kwestionować przed sądem. Przez Czechy ma płynąć zasadnicza część gazu sprowadzanego za pośrednictwem gazociągu Nord Stream 2. Napisała czeska agencja CIEK. Na niemiecko-czeską granicę ma trafić przez gazociąg Eugal. Budowa magistrali o długości 480 km rozpoczęła się jesienią 2018 roku. Gdyby w Wielkiej Brytanii teraz odbyły się wybory parlamentarne, rządząca partia konserwatywna straciłaby 59 mandatów. Tak wynika z opublikowanej prognozy jednego z serwisów. Największym ugrupowaniem w liczbie gmin zostałaby Partia Pracy. Według ekspertów przyczyna słabego prognozowanego wyboru konserwatystów to odpływ wyborców do partii jednoznacznie opowiadających się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii. Co najmniej 3 osoby nie żyją, a co najmniej 25 zostało rannych. To bilans kilkunastu tornad, które odnotowano w stanach Mississippi, Texas oraz Alabama na południu Stanów Zjednoczonych. Wśród zabitych jest dwoje dzieci, które znajdowały się w samochodzie, kiedy na pojazd spadło powalone przez wiatr drzewo. Do zdarzenia doszło w Teksasie. Wiatr zniszczył wiele domów oraz zerwał linie elektroenergetyczne. Na koniec skrótu jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Robert Kubica zajął 17 miejsce w rywalizacji o Grand Prix Chin. Ostatnio wśród kierowców, którzy ukończyli w Szanghaju 1000 historii Formuły 1. Zwyciężył po raz 75 w karierze, broniąc tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton. Był to skrót wiadomości z krainy ze świata. Oczywiście puenta była taka, Maria odpowiedziała na to. Ale to, co w tym dokumencie... Zbrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Papież taką właśnie, taką jasnością, prostotą swojego języka się mówił o tym, że... Odnalazły się nowe akta dotyczące ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka pseudonim Lawy. To unikalne odkrycie. Archdziennik opisuje, jak po ponad 30 latach odnaleźli się dokumenty prokuratorskie ze śledztwa oraz co z nich wynika. Energia z wody. Nowym inwestycjom na wodzie towarzyszyć będzie powstanie elektrowni. Pierwsze pilotażowe programy pokazały już, jak ogromne korzyści przynoszą tego typu inwestycje. Kapelani katyńscy. Z sercem do żołnierzy. Nasz dziennik w nowym cyklu opisuje losy kapelanów katyńskich. Ksiądz podpułkownik Antoni Aleksandrowicz odprawił mszę świętą dla oficerów w obozie w Starobielsku. Nowa inicjatywa sekretariatu Różańca Pompejańskiego za ojczyznę w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Modlitwa za posłów i senatorów, aby Polska chroniła dzieci nienarodzone. Jak można się włączyć, czytam w naszym dzienniku. Kulinaria na Wielkanoc. Tradycyjne przepisy siostry Teresy na wielkanocne śniadanie, świąteczny obiad oraz deser. Siostra Teresa pisze, jak przygotować m.in. żurek, którego nie może zabraknąć na świątecznym stole. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Odkrywać te tajemnice, odkrywać szanse na zaangażowanie i czerpać młodość. Dużo też młodzieży. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i życzę, aby to był rzeczywiście czas.
oraz te wielkie karty daną Pana Boga. Te, które są najpiękniejsze, najpiękniejsze, tak naprawdę tylko możemy w naszej duszy i w naszym sercu odczytać. I niech Bóg pomoże je odczytać. Dziękuję za to. Nie dawaj mu, nie zabezpieczyć. Warto zabezpieczyć. Komisja będzie musiała wydać zgodę na programy uruchamiające wypłatę unijnych funduszy. Kołańska, Polskie Radio, Bruksela. Egzamin ósmoklasisty się odbędzie, zapewnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. O godzinie 9 ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywało zadania z języka polskiego. Egzamin odbędzie się dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrektorów, podkreślił Marcin Smolik. Uczynię też wszystkie zabezpieczone, że zespoły nadzorujące są zabezpieczone również korzystając z tych wolontariuszy, którzy zgłaszają się do kuratoriów. Też jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to jest absolutnie awaryjna sytuacja i takie osoby są na wagę złota. Natomiast jeżeli gdzieś by się okazało, że jest jakiś problem, występuje w ostatniej chwili, to dyrektor może w każdej chwili skontaktować się czy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, czy z kuratorem oświaty. I tutaj te dwie instytucje postarały się w maksymalnie szybki sposób pomóc. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska zapewniła w piątek, że mimo strajku nauczycieli egzamin się odbędzie. Mamy jednoznaczne informacje od kuratorów i wojewodów, że jesteśmy do tych egzaminów przygotowani, mówiła Anna Zalewska. W tym roku po zmianie systemu edukacji egzamin ósmoklasisty ma zostać przeprowadzony po raz pierwszy. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w kwietniu, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby w nich 43,8%, Platforma Obywatelska 25,7%, a Partia Wiosna 8,2%. Tak wynika z sondażu Estymator wykonanego na zlecenie portalu dorzeczy.pl. Do Sejmu dostałby się też ruch Kukiz 15 z poparciem 6,4% oraz PSL z wynikiem 5%. Wyniki poniżej progu wyborczego uzyskałyby Sojusz Lewicy Demokratycznej, Partia Korwin, Nowoczesna, Razem, Ruch Narodowy oraz Teraz. Badanie przeprowadzono w dniach 10-11 kwietnia tego roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie ponad 1000 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych. Kandydujący w wyborach prezydenckich na Ukrainie Wołodymyr Zełenski nie przyszedł na debatę z ubiegającym się o reelekcję Petrem Poroszenką. Obaj za tydzień zmierzą się w drugiej turze wyborów. Mimo trwającego od kilku tygodni wyścigu o fotel prezydenta, wciąż nie doszło do spotkania głównych kandydatów. Debata miała się odbyć na kijowskim stadionie olimpijskim. Taki warunek postawił lider przedwyborczych sondaży.
Urządzono tam dla niego uczty. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła fund szlachetnego, drogocennego oleju nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A to napełnił się wolną wolą. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus, zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Tak, bo to ubogich prawda, zawsze macie u siebie. Mnie zaś nie zawsze macie. Pana ma zawsze są do wzięcia dwa mandaty. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. To mamy taką nadzieję, a przybył nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyła w Jezusa. Także oto pani doktor specjalizująca się w funduszach europejskich. Mamy niezwykle mocną listę, śmiem twierdzić, że ustępujemy tylko chyba w liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie małopolsko-świętokrzyskim, województwa Radio to Kapłana w Rokoncie i ta Barbie Baby Langstrom Extra. Radio Kapłana. Odbyłem dwa spotkania, między innymi w Strągcu, w Grabowie nad Wisłą. Wprawdzie te spotkania nie są zbyt liczne, ale ponieważ odbywają się w miejscowościach gminnych, w małych miejscowościach, więc pobyt posłów odbija się szerokim echem w takiej lokalnej społeczności. I oczywiście jesteśmy i chwaleni, i ganieni. Dobrze jest tak zejść na ziemię. To temat, który się pojawia niemal, ze zwykłymi ludźmi. Niemal zawsze na każdym spotkaniu. Jaki to temat? Osuszki tutaj wiesz, piszą, jeżeli nadal nie odbierzesz swojej szansy, to na kogo innego przejdzie i czy tam 69 zł za SMS, no to wiadomo, że jak jest płatne, to jest jakieś oszustwo, ktoś na tym zarabia. Pełno tego dziadostwa jest, porobiło się i nie ma komu tego tych lichwiarzy posadzić na 3 lata bez więzienia. To, co dzieje się chociażby u naszych sąsiadów Litwinów czy Słowaków, którzy pracują do Polski, przyjeżdżają po zakupy w zasadzie wszystkiego, od produktów spożywczych, po artykuły gospodarstwa domowego, a nawet materiały budowlane, pokazuje, że ta różnica cen po przyjęciu euro jest jednak bardzo wyraźna i w sytuacji, kiedy płace w tych krajach są ciągle płacami w krajach z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a ceny coraz bardziej z Europy Zachodniej, to rzeczywiście waluta euro po pierwsze obniża poziom życia. Panie pośle, tak, ale ja sobie dzisiaj sprawdziłem... To co oni do euro ci Litwińczycy, tacy są inteligentni, a wzięli euro. ...przez pana profesora Witolda Orłowskiego. On nie jest sympatykiem dobrej zmiany, mówmy to otwarcie. To prawda, to jest doradca, jeżeli dobrze pamiętam, pana prezydenta Kwaśniewskiego. Tak, ale no chyba... Nie ma co wątpić w rzetelność tych badań. I czytam w tym raporcie, że od momentu przyjęcia euro ceny na Słowacji wzrosły łącznie o 12%, ale przykładowo w Polsce w tym samym czasie, to jest 10 lat już, ceny poszły do góry o 18%.
Z drugiej strony tempo rozwoju gospodarczego Słowacji w latach 2009-2017 zwiększyło się o 29%. Tam na początku było tąpnięcie w 2009, ale to był raczej efekt kryzysu finansowego, podczas gdy w tym samym czasie o okresie PKB Czech wzrosło tylko o 16%. To może nie jest takie to oczywiste, że to euro jest samym złem. Panie redaktorze, należy popatrzeć na to, co dzieje się w krajach Europy Zachodniej, które posługują się walutą, wspólną walutą już 20 lat. Rzeczywiście, pan o raporcie, to jeżeli pan pozwoli, to ja o raporcie. Jasne. Centrum Polityki Europejskiej z Fryburga, a więc z Niemiec. Bardzo porządne opracowanie dotyczące 20-lecia funkcjonowania waluty euro. No i podsumowanie, które dla paru krajów jest po prostu katastrofą. Otóż tymi, którzy zyskali na tej walucie, czego się można było bardzo łatwo domyśleć, to Niemcy, 2 biliony euro w ciągu tych 20 lat. Troszeczkę jeszcze Holandia, około 200-300 miliardów euro. Wszystkie pozostałe kraje, te największe gospodarki, gigantyczne straty, w tym w szczególności Francuzi i Włosi. Włosi 3,6 biliona strat w gospodarce, a Francuzi 4,3 biliona. I panowie, te protesty od 20 kilku tygodni to jest taki namacalny dowód, że Francuzi to poczuli. Spadek poziomu życia w stosunku do tego, co było przed walutą euro. Więc naprawdę te rzeczy nie kładą. To jaki jest mechanizm tego, że Niemcy na tej walucie zarobili? Jaki jest mechanizm tego, że Holendrzy zarobili, a Francuzi czy inni tracili? O co tu chodzi? Te gospodarki, to znaczy, tak naprawdę waluta euro jest oparta o taką teorię optymalnych obszarów walutowych. Nie mamy na to czasu, żeby to tłumaczyć od strony ekonomicznej, ale mówiąc tak wprost, te 19 krajów, które jest w strefie euro, nie jest optymalnym obszarem walutowym. Dlaczego? Bo ma kraje, które mają zróżnicowane poziomy rozwoju gospodarki. I w związku z tym mamy takie, można powiedzieć, zwichnięcie. Kraje północy, które były bardziej przygotowane do tej wspólnej waluty, miały bardziej konkurencyjne gospodarki, rzeczywiście na prowadzeniu tej waluty wyzyskują, Niemcy najbardziej, ale kraje północy, Holandia, troszeczkę Belgia, pewnie Finlandia także. Natomiast kraje południa ewidentnie tracą i to tracą w sposób dramatyczny. Już zastawiając nawet Grecję, która tak naprawdę jest bankrutem, kryzys miała, jak jej dług publiczny w relacji do PKB wynosił 130%, a w tej chwili ponoć po wyjściu z kryzysu ma dług w relacji do PKB w wysokości 180%. Czyli grozi nam kolejny kryzys? Grozi nam kolejny kryzys, ponieważ Włosi mają symboliczny wzrost i jednocześnie wyraźny wzrost długów w relacji do PKB. W tej chwili to jest 130%, jeżeli chodzi o dług publiczny, ale w kwotach bezwzględnych to jest ponad 2 biliony euro. Grecję udało się zaspokoić, że tak powiem, kwotą około 300 miliardów euro. Te transze serwowane przez Fundusz Walutowy, przez Europejski Bank Centralny, to było w granicach 300 miliardów euro. A czy można gdybyśmy sobie chcieli pomóc, nie daj Boże, żeby to dotyczyło Włoch, to nie ma takich pieniędzy w Unii Europejskiej, żeby próbować ustabilizować sytuację we Włoszech. Więc ja oczywiście strefie euro tego nie życzę, ale mam nadzieję, że z tej niefunkcjonalności tego obszaru walutowego, no jednak decydenci wyciągną odpowiednie wnioski, bo utrzymywanie tego stanu rzeczy jest niemożliwe. Proszę sobie wyobrazić, że nadwyżka handlowa gospodarki Niemiec, przewaga eksportu nad importem, to jest około 260 parę, czy nadwyżka całej strefy euro, może inaczej, to jest 200 w 2017 roku, około 270 miliardów euro, z tego 95% to nadwyżka Niemiec. A więc pozostałe kraje mają po prostu deficyty i to jest możliwe rok, dwa, trzy, a jeżeli to się stale utrzymuje, to jest to niemożliwe do obsłużenia. To oznacza, że niemiecka gospodarka cały czas produkuje nadwyżki, natomiast na południu powstają deficyty. Póki co są one jeszcze finansowane, ale cały czas dług południa narasta,
i w związku z tym to się musi po prostu zawalić. I na to, jak ja nie słyszę jakiejś rozsądnej recepty, oprócz tego, że dobrze by było wciągnąć do tego grona Polskę, dużą gospodarkę, no to składałaby się na łatanie długów kolejnych krajów południa. Tego nigdy nie zrobimy. A powrót do walut narodowych byłby rozwiązaniem tego problemu? Tak naprawdę, tak teoretycznie możemy do tego podejść i pospekulować. Walutę euro może uratować, bo wyjście Niemiec ze strefy euro. Wtedy euro by się osłabiło, byłoby kraje, które by się posługiwały taką walutą bez Niemiec, byłyby bardziej konkurencyjne, natomiast Niemcy znalazłyby się w znacznie trudniejszej sytuacji. Bo to Niemcy są głównym producentem przemysłowym w Europie, eksportują swoje towary, nie mają różnic kursowych, bo wszędzie jest przecież euro. Eksportują swoje kredyty. Czyli to jest taka rozbudowana marka niemiecka, tak? Tak, dobrze rozumiem? Panie redaktorze, no oczywiście euro to obniżka stóp procentowych. Jak była powiedzmy grecka drachma, to oprocentowanie kredytów dla Greków, no nie pamiętam ile ono wynosiło, ale spodziewam się, że było w okolicach powiedzmy 10%. Jak wprowadzono euro, no to stopy Europejskiego Banku Centralnego obniżyły się i kredyt dla Greka w euro prawdopodobnie kosztował być może 2-3% w stosunku rocznym. A więc pieniądze stały się tanie. One się stały tanie dla gospodarstw domowych, tanie dla przedsiębiorców i tanie dla państwa. Wszyscy pożyczali. Ten mechanizm działał przez pierwszych parę lat, a nawet paręnaście. No ale kiedy przychodzi okres spłacania tych długów, to kłopoty mają i gospodarstwa domowe, i przedsiębiorstwa greckie, i wreszcie państwo greckie. No udało się to załatać, ale w taki sposób, jak wcześniej opisałem. Ale już problemów Włochów tak załatać się nie da. Czy to były tanie kredyty? Za te tanie kredyty ludzie, na przykład Grecy, kupowali niemieckie samochody, niemieckie maszyny, obawianki i tak dalej. I te pieniądze szły do Niemiec. Potem trzeba było później spłacić i się okazywało, że Niemcy na tym zarabiali, bo na przykład nie było jeszcze różnic ryzyko kursowych i tak dalej. Dobrze zrozumiałem? Dobrze pan zrozumiał. Grzegorz Adamczyk. I ten mechanizm w dalszym ciągu trwa. Ten mechanizm w dalszym ciągu trwa. Ja muszę ochłonąć w takim razie, więc pytanie zadaję. No tak, to by było swoiste trzęsienie w ziemi, ale mówiąc szczerze, myślę, że każdy rozsądny gospodarz, szef kraju należącego do strefy euro, w głowie, by to ma. Gdyby zdarzył się kolejny kryzys, tym razem związany chociażby z gospodarką włoską, to moim zdaniem ta sytuacja jest już nie do zaklastrowania. Nie ma takich pieniędzy, które byłyby w stanie uratować Włochy i wtedy musiałaby być Polska wszechna ewakuacja. Strefy euro musiałaby się składać z deficyty wszystkie, o czym pan mówi. Absolutnie, no Słowacy dołożyli do greckiego, do obsługi greckiego długu. Trudno mi mówić ile to ostatecznie było, bo część to była gwarancja. A ten rozwój był w takim razie w raporcie przebiegu dyżurny. Czy to nie byłoby 29% na Słowacji, to byłoby więcej, można tak powiedzieć? Gospodarka słowacka przed wejściem do strefy euro rozwijała się najszybciej w Europie. Pamiętam, już nie jestem w stanie podać dokładnie roku, ale pamiętam, że był jeden taki rok, gdzie oni mieli tempo wzrostu w wysokości 7% PKB. No dobrze, panie pośle, ale załóżmy, jest rok 2019, że minęło 11 lat, jest rok 2030, euro się dalej trzyma. Czyli się sprawdziło tak naprawdę, jeżeli przetrzyma jeszcze 11 lat, w Polsce rozwój cały czas trwał, czy za 11 lat, pod tymi warunkami... Nie sądzę, panie redaktorze, Polska powinna wejść do strefy euro, rozważenie do strefy euro, moim zdaniem rozsądne, jeżeli rozsądne musi euro być. Przetrwa, jeżeli nie będzie to ciągle walący się dom, może nastąpić wtedy, kiedy wyrówna się poziom dochodów Polaków przynajmniej do średniej unijnej. A w tej chwili, mierząc to siłą nabywczą, to jest w granicach 70%. To musi potrwać co najmniej 20 lat, żebyśmy doszli do średniej unijnej. Już nie mówię do najbardziej zamożnych krajów takich jak Niemcy, Holandia czy Belgia. Więc to jest bardzo odległa perspektywa. A w takiej perspektywie, no trudno mówić o konkretach. Wtedy dopiero możemy to rozważyć. Panowie, najlepiej posługiwać się danymi w miarę świeżymi. No, 2018 rok, wzrost gospodarczy w Polsce 5,1% PKB. Średni wzrost w Unii Europejskiej to jest 1,8% PKB, czyli 3 razy szybciej.
Jeżeli mamy gonić kraje zachodnie, a chcemy je gonić, bo to weszliśmy do Unii Europejskiej, żeby je dogonić i żeby Polakom żyło się lepiej, żeby ich poziom życia przynajmniej zbliżył się do średniej unijnej, to musimy posługiwać się własnym pieniądzem. Własny pieniądz, to oprócz tego, że mamy polskie na szczęście ceny i polskie płace, a nie europejskie ceny i polskie płace po wprowadzeniu w euro, tak by zapewne było przez dłuższy czas, to także no właśnie możliwość używania nie tylko instrumentów fiskalnych, takich jak podatki, ulgi podatkowe i tak dalej, ale instrumentów monetarnych. Gdyby nie daj Boże w Europie zdarzył się kryzys, a mówimy o spowolnieniu, być może nawet o kryzysie, jeżeli procesy na świecie poszłyby nie po naszej myśli, to wtedy jedynym amortyzatorem jest kurs walutowy. W 2008 roku to przerabialiśmy. Polska rzeczywiście była zieloną wyspą, bo jako jedyny kraj w Europie nie przeżyliśmy recesji. Dlatego, że złotówka się zdewaluowała, eksport stał się dla eksporterów bardziej opłacalny i w sytuacji przyduszenia popytu krajowego eksport pociągnął... Polsce najlepiej, a psiaczą na Polskę, nie? To taka poduszka. Więc posiadanie instrumentów polityki monetarnej jest niesłychanie ważne dla krajów na dorobku. A my ciągle jeszcze przez najbliższe, myślę, 20-30 lat będziemy krajem dla dorobku. Choć rzeczywiście ten dystans, szczególnie w ja będę miała 100 lat, jeśli będę miała, to kraj będzie na dorobku. A na zachodzie recesja, więc ta różnica zmniejszała się jeszcze bardziej. W Polskim Radiu 24 słuchają Państwo Świata 24. Przypominam, gościem dzisiaj jest... Tracą Państwa wszystkie, bo ci Arabowie tam niszczą. Przypomnienia, że w Niemczech część nauczycieli to są urzędnicy państwowi. Urzędnicy państwowi, którzy mają szereg przywilejów, między innymi są tam dożywotnio mianowani, mają różne... Najważniejszy tu w Polsce jest snobizm, wiesz. Czy to jest model... Że jest piękniejsza od gówna... I po prostu jest śliczna, wiesz, jak sraczka. Pan premier Morawiecki zaprasza związki zawodowe, sądzę także samorządowców, a być może także i przedstawicieli rodziców, do okrągłego stołu. I moim zdaniem rzeczywiście ten strajk to jest taki ostatni być może dzwonek, żeby takie poważne rozmowy się odbyły. Bo rzeczywiście od cały czas... Mimo tego, że maleje liczba dzieci objętych procesami edukacyjnymi, to jednocześnie w wyniku reformy przybyło miejsc pracy dla nauczycieli. Te nożyce się wyraźnie rozwierają. Edukacja kosztuje... Tak, ja miałam już 150 telefonów najlepszej jakości, proszę Państwa, i kraj na dorobku. Przeznaczamy na subwencję oświatową 46 miliardów złotych. Do tego dopłacają samorządy, które są odpowiedzialne za budynki, wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Więc procesy inwestycyjne i modernizacyjne są na głowie samorządów. Więc sumarycznie nie liczyłem tego dokładnie, bo nie wiem, ile samorządy przeznaczają pieniędzy na edukację, ale sądzę, że sumarycznie rocznie na ten cel idzie około 60 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. Jednocześnie rzeczywiście trzeba przyznać rację, nauczyciele w Polsce nie zarabiają dużo. Co więcej, w sytuacji, kiedy doprowadziliśmy do wyraźnych podwyżek płac w gospodarce, bo podnieśliśmy wyraźnie płacę minimalną i rzeczywiście corocznie płace w gospodarce rosną mniej więcej o 7%, to nawet te podwyżki, które proponujemy, no nie są podwyżkami satysfakcjonującymi. Ale rzeczywiście 15-procentowa podwyżka w tym roku, to nie znam żadnej innej grupy zawodowej, która taką podwyżkę by otrzymała. Policjanci w listopadzie zeszłego roku. 15%? 650 zł. No ale to chyba nie było 15% w stosunku do ich wynagrodzenia. Więc panie redaktorze, to najwyższa podwyżka i uruchamiając taką podwyżkę jednocześnie mamy tak dramatyczny strajk z takimi skutkami dla uczniów. Niepewność, jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, niepewność, jeżeli chodzi o egzamin ośmioklasistów. Mam nadzieję, że jednak... Ale po co? I wreszcie niepewność, jeżeli chodzi o klasyfikację uczniów, o czym słyszę z najwyższym... I w konsekwencji matury. Więc moim zdaniem, w sytuacji, kiedy rzeczywiście wykładamy takie pieniądze i przy takim niezadowoleniu środowiska nauczycielskiego, czas najwyższy, żeby poważnie na ten temat porozmawiać. I taką poważną, moim zdaniem, propozycję położył rząd.
Oczywiście w czasie strajku trudno rozmawiać o długofalowych rzeczach, ale mam nadzieję, że on wtedy, kiedy już ośmioklasiści napiszą ten egzamin, będzie troszeczkę spokoju. Strajk być może zostanie zawieszony i w ramach tego spokoju odbędzie się ten okrągły stół i rzeczywiście związki zawodowe ustosunkują się do tych propozycji. Mam na myśli to szczebelek po szczebelku podniesienie pensum i jednocześnie wyraźne coroczne podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli. Pan Broniarz mówi, że nie ma czasu na czekanie na okrągły stół, że trzeba decydować tu i teraz. Chce, żeby pan premier włączył się bezpośrednio do rozmów i mówi o tym, żeby rzecznik praw obywatelskich został mediatorem w konflikcie. Co wy na to? No, panie redaktorze, to jest pomysł pana Broniarza. Myślę, że jednak bardziej odpowiedzialne jest propozycja, aby rzeczywiście przy tym okrągłym stole zasiedli i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i przedstawiciele korporacji samorządowych, bo rzeczywiście samorządy odpowiadają za oświatę, być może także przedstawiciele rodziców i wreszcie rząd. I rozmawiajmy nawet o tym rozwiązaniu, które pan podał. Ona jest troszeczkę odległe od naszych doświadczeń, bo rzeczywiście tak naprawdę subwencji, wynagrodzenia nauczycielom wypłacają samorządowcy, choć to jest to, są środki pochodzące z budżetu państwa. W związku z tym trzeba by nauczyciela uczynić no właśnie pracownikiem służby publicznej, urzędnikiem publicznym, któremu wynagrodzenie... No, ale w ten sposób Niemcy właśnie uznają, że edukacja jest sektorem strategicznym, że strajków nie powinno być w edukacji. Tak, tylko o tym trzeba rozmawiać z samorządowcami, bo to jest umniejszenie ich kompetencji. Poważna sprawa. Wprowadzaliśmy reformę, decentralizowaliśmy zadania państwa na samorządy. W tym przypadku zgodziliśmy się, że taka formuła będzie najlepsza. Teraz troszeczkę byśmy te kompetencje umniejszali. Więc moim zdaniem jest czas na taką poważną rozmowę i ja mam nadzieję, że nauczyciele w swojej zasadniczej części są na taką rozmowę gotowi. Jeśli matury się nie odbędą na przykład? Panie redaktorze, to jest jakiś bardzo czarny scenariusz. Ja liczę na to, bo jestem nauczycielem akademickim. Wprawdzie troszeczkę poza zawodem ze względu na te funkcje polityczne, ale sobie tak myślę, że panie redaktorze, że skoro nauczyciel uczy ucznia powiedzmy w szóstej, siódmej i ósmej klasie i przygotowuje go do tego egzaminu ośmioklasisty, to tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić nauczyciela, żeby opuścił tego ucznia wtedy, kiedy on no właśnie pokazuje, czy te trzy lata to były lata rzeczywiście nauki i zdobył on wiedzę, która przepuszcza go dalej, czy te trzy lata to jednak były, to był czas straczony. No, trudno było sobie wyobrazić, że nauczyciele zostawią gimnazjalistów, tak? A część nauczycieli zostawiła gimnazjalistów. Przykro o tym mówić, panie redaktorze, na szczęście egzaminy zostały uratowane w taki sposób, że... w ten sposób można uratować matury? Moim zdaniem absolutnie tak. Mam nadzieję, że nauczyciele jednak maturzystów nie zostawią, zwłaszcza, że to jest przepustka no już do dorosłego życia i do studiów, więc nie sądzę, żeby nauczyciele się na to zdecydowali. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym pierwszym gościem w audycji Świat 24. Dziękujemy panu serdecznie. Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu. A za chwilę po przerwie będziemy rozmawiać o niekończącym się Brexicie. Niekończący się Brexit. Brexit.